Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym odcinku z FIFA 14 Ultimate Team. Ostatni mecz zakończony zwycięstwem z wsparciem pana Kciuka. Tak, udało się. Ja już myślałem, że to będzie zaskoczenie na rozproszenie i że to przegram, ale Yaya Touré w ostatniej chwili wiedział, co zrobić. Czarna głowa zareagowała błyskawicznie i nikt nie mógł z tym zrobić nic. A Aguero no wczoraj to naprawdę gol wyczynowy. Ale nie zapomniajmy też, że pan Sinclair potrafi strzelać takie gole z zaskoczenia, że to jest po prostu masakra. Nie będę już wam pokazywał jeszcze ponownie tego gola Sinclaira, to nie ma sensu, pokazałem wam raz i wystarczy. Zaczynamy, wszyscy mają kondychę, mają wszyscy. Zobaczymy, jak to wyjdzie dzisiaj. Mam nadzieję, że wygram. Na razie mamy remis i wygraną. Dzisiaj może być tak, że mogę przegrać, ale zobaczymy. Niech nam tylko przeciwnika wyszuka godziwego, a jak nie, to przynajmniej żeby się dało z nim grać. O, idzie. Coś tam idzie. Chelsea. Aha. A czy to będzie rzeczywiście Chelsea, czy tylko jakaś podruba? O, koszuleczki z Madrytu. O kurde, ma trochę zepsute zgranie. Kolejny koleś, który myśli, że takim składem nie może rozpieprzyć. Ha. Nie, nie widzę tego. Ma tak zabałaganiony skład. Nie wygra ze mną, nie. Ma taki bałagan. Nie da rady. Chyba, że będzie na kiwki grał. To jeszcze mnie może rozpieprzyć. Dobra, na podania. A i widzicie, już stracił piłkę, ale to tylko chwilowe. Touré Yaya no niestety nie ogarnął i takim efektem oddał im piłkę. Dobra, co ten Jesus Navas zrobił? To było bez sensu, a Lampard coś nie ten teges. Dobra, Hart po piłkę zapieprzaj, dobra, i ją wyciek. Git. Podał oczywiście nie tam, gdzie mu kazałem. Kolarów, pięknie. Aguero, o i już zapieprza. I już zapieprza, i chce strzelić. I strzelił, 6. minuta. I rządzimy. Bezbłędnie. Super. No mówię wam, takie składy jak budują oni tego typu, no nie wygrają. Mają zaburzenie totalne. Ciągnij go za koszulę. Pięknie. I Jesus na was teraz biegnie. Dzięki za piłkę. Teraz tam podanie. I Kun Aguero. Jest teraz atakowany, próbuje mu zabrać piłkę. O kurde, co to było? Wiecie, ja już nie chciałem robić dośrodkowania i główki, bo ostatnio się czepiacie tego mojego stylu. Spadówka, nie będzie piłki. Kolarów podanie do Sinclaira i Sinclair go jakimś cudem wypchnął. Może ktoś by tam pobiegł, co? Dobra. I podanie do Lampardziątka, które już straciło piłkę, ale ją odzyskało jednocześnie. Dośrodkowanie. No i kurde, rożny. Wybili piłkę, ale będzie rzut rożny. Dobra, i jedziemy. Zobaczymy, jak teraz to wyjdzie. Kompany. O, kowy kompany, co to było? Gdyby był wyżej, pewnie by trafił. Niedobrze. No weź to przebiń. Dobrze wykonany corner, ale zaprzepaszczony. No przebijaj to. Chcesz jeszcze innego gola od Aguero? Ależ proszę bardzo, zaraz będziesz miał. Jak się tak prosisz? A teraz Tevez. No on słynie z tego, dobra, że Tino sfaulował. Widziałem to. Jeśli był spalony, którego gwizdał sędzia, to minimalny. Dokładnie. Dobra. O, o, biegnij, biegnij! Jesus na was! I pięknie. Jeszcze raz dośrodkowanie. O, dzięki za rożnego. Dzięki, naprawdę dzięki. Dobra, Silva dośrodkuj.
I gówno, nie ma szansy. O, chyba rożnie jeszcze raz, nie? Próbował strzelać gorszą nogą i nie opłaciło się. No, rożny. Nabiliśmy. Aguero nabił. Ładnie. Jeszcze jeden rożny. I teraz... O, wykąpany chciał, ale nie wyszło. Zabaleta. O kurde, co on zrobił w ogóle? Dobra, Aguero, no kurde, była szansa. I nic. Tevez. Jego tutaj Tevez. O luj. O kurde. O, dobrze się hard ustawił. I za chwilę rozpoczną odrzut rożnego. O, czemu? Aaaa, w końcu nauczyłem się tego triku. Pozdrawiam Neymarosa. Tak, bo między innymi on mnie uczy dobrego grania. Dobra, David Silva, dośrodkowanie. Jebut. I Aguero chciał strzelić, nie wyszło. Ale dobra, działa ten trik. I to mi się przyda niezmiernie bardzo. No kurde, co on robi? O kurde. Tej, wyciep. Dobrze wykąpany. Aha, okej. Okej. Tak czy siak, dzięki. Trochę nam nie wyszło. Jak to by było po naszej myśli. Dobra, David Silva. Okej. Z główeczki! No kurde, czemu tego on... A, rożny, dobra. Już myślałem. Często stałe fragmenty zmieniają o, meczu, szkoda. Tym razem. Złe podanie i strata w środku pola. Wykąpany. Nie szczelił. Ależ przytomność umysłu obrońcy, brawo. Dobra. Takie elastyczne tu mamy podania. No kurde, ale podawalibyście lepiej, co? Dobra. I Sinclair. Znowu on. Trzeba teraz zrobić 2-0. Będzie szansa na bramkę. No i nic. Obronę ma tu przynajmniej miarę dobrą. Jesus podał. Trochę śmiesznie. Ładnie Jesus. I spalił. Kto? No ja już nie wiem, kto spalił. Dobra, przebijaj to. Da się okaże, no kurde, jak mnie Aguero wyjebało. I tak nieładnie. Łatwo, za łatwo oddaj tę piłkę. Tevez. No, nie mogę się już doczekać, żeby zobaczyć jego w akcji. Ciężko pracujący. Oddaj piłkę. Szczecin na rąbie gola. Dobra, Aguero! Teraz to za mocno. I niecelnie. Patrzcie, nie chcę przewinąć, ale wam pokażę. No, za mocno już. Dałoby radę, przeszłoby, ale no, tak jak mówię, za mocno. Dobra. Odzyskali piłkę w środku pola. Tevez. No, no kurde. Kurde, ciągnij za koszulę. Niedobrze. Dobra, pięknie. Ale czemu tak Jesus to wykopał? Tego w ogóle nie jarzę. Dobra, Zabaleta. I Aguero, biegnij. Przedrybluj. O kurde, szczeliłby. Ale Czech obronił jego. Dobra, teraz jeszcze zrobimy to tak. Co to było wykąpany? Aha. Żadnych problemów nie miał, żeby złapać ją. Dobra, chyba poszedł dawczyć. Nie, wyrzucił teraz. O kurde, jak Mangala z poświęceniem. Ale Dawid, czemuś ty to zrobił? Ja chciałem, żebyś markował piłkę. A ty oczywiście zrobiłeś po swojemu. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. O loju, czarny. Po co się pchasz na atak? Ty mi to powiedz. Dobra. To już było bez sensu.
No ale widać, że koleś nie umie grać. Nie potrafi się przebić przez moją obronę. Ledwie. Jeszcze mało tego, atak ma słaby. Ach, doskonale to przeczytał. Dobra, Widel nas tu przepchnął. Manga. Kurde, nieporozumienie dwóch czarnuchów. Dobra, Dawid Silva. I kurde nic. Wybronił to. Ture jaja. Jedno. Znowu piłka poza boiskiem i znowu kolejny rzut rożny. Popatrzmy. Dokładnie, znowu. O Boże, Ture jaja, co robisz? Tak, gówno się starał. Dobra, sędzia gwizdaj. 1-0. Na razie słabo. Oczywiście dla nas to jest dobrze, że wygrywamy. W sumie jak zwykle. Ale no, i tak to jest za mało. Nie pokazali za dużo. Ale patrzcie go, Aguero. I znowu zaczyna. I znowu podobny gol do wczorajszego, którego nie dało się wybronić. Czyli Aguero ma to do siebie, że potrafi tak strzelić, że deserter bramkarski gówno zrobi. Dobra. Na razie nikt nic nie zawalił. Trzymamy się dalej tego samego składu i widać, że jest idealnie zbudowany. Dobra. Czekamy na naszego przeciwnika. Tak, pobawimy się trochę kiwkami. Tego naprawdę ekscytującego meczu. I właśnie taka zabawa była kiwkami, że się już skończyła. No i właśnie przez to teraz mogą zaatakować. O, ale pociągaliśmy go za koszulę i wyszło. Czyli się nauczyłem kolejnych dwóch trików, które mogą być przydatne. No i kurde. Ryzykownie, ale udanie. Dobra, Aguero! O! Było blisko. Ale co wy robicie? Ciągnąć go za koszulę. Dobrze, obrona. Dobrze. Pomogła. Teraz Kloza chce zaatakować. Taki wielki heros niemiecki. Dobrze, wykąpany w ostatniej chwili podał. I Jesus na was biegnie. Dobra, w dupie. Niech teraz biegnie. A, trochę żeśmy to spieprzyli. Od razu mówię. O kurde, jak się odbiło od jego łba. I rośnie. Ale dobrze zrobił Aguero. Teraz mamy szansę na strzał z główki, który nam nie wyszedł. Kurde! Co robisz? A, no Aguero na kij, żeś walczył z Krosem. No i git, kurde. Zabaleta. Jesus na was. Dobra, biegniesz, biegniesz, podaj. Jaja Ture. Dośrodkuję. Dobrze dograł. O, chciał Sinclair powtórzyć swój sukces, ale niestety nie wyszło tym razem. O, i wykąpany wychwycił. Nieźle. Teraz Jaja Ture biegnie. Kurde! Aha, spalony. Okej. Okay. Kloze spalił? O, typowo. Typowo Kloze. Przy piłce Tevez. Świetnie się ustawił i przejął. Dobrze, Jesus na was, no teraz trzeba strzelić, bo nie możemy pozwolić sobie na remis. Co to było? No patrz, nie ma. Ale strzelał i dobrze. I znowu rożny, nabita. No i piłka wyszła poza pole gry. Nie potrafią rywale wyjść z opresji. Znowu rzut rożny. Tak, znowu rożny. Kompany. I kompany, i 2-0. Kapitan Manchesteru City strzelił gola. Wiadomo, że z główki. A, i zrecz kwitował przy okazji. Fajnie, fajnie, dzięki. 3 punkty dla mnie. A, no mówiłem mu. Takich składów jak ten się nie buduje w taki sposób. No i dziękuję bardzo i
trudno się nie... No i David Silva 9-6, tylko nie wiem za co on ma asysty, za celne podania, za udane dośrodkowania, no zasłużył na taką ocenę. Aguero również wysoka ocena, nie ma co. I wykąpany, czyli pierwsza trójca najlepsza i potem tam dalej nie będę już wymieniał. No i ładnie, ładnie, ładnie. O, premia 1000 końców. I zagramy jeszcze jeden mecz, więc zaraz wracamy. Okej, już wróciliśmy i teraz możemy już normalnie się wziąć za kolejny mecz, bo to było za krótkie, jak dla mnie. 3 punkty żeśmy zdobyli. I teraz, jeżeli teraz to też wygramy, to unikamy ponownie linii spadkowej. I trzeba walczyć o awans, jak i o mistrzostwo. Teraz jakaś Rosja. Okej, spoko. Dobra. Rosja, Putiny atakują. Dobra, tak się chcesz bawić. Ale ten to przynajmniej ma porządnie zbudowany skład. Ten to przynajmniej umiał i wiedział co robić. Świetnie. Czyli tu będziemy mieli ciężko. Wygląda na to jest pewne. Nie myślą o tym, by w tym roku powalczyć o mistrzostwo. Ma jeszcze Kokorina w informie, więc tu trzeba uważać. Podanie, to jest jak Putin w Totsie. Czy to wykorzysta? I spudłował. Za słaby celownik, ale już tu od razu szykowali się do ataku. Szukać okazji do strzelania właśnie nią. Dobra. David Silva. Aguero. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Kurde, blisko. Aguero, blisko. Jak to mogło nie wpaść do bramki? To powinien być gol. Piękny gol. No, panie Szpakowski, tak. Niestety, nie wyszło. Złapał się za głowę. Bystrow. Sirokow. Ale kombinuje tutaj i to w cholerę. Ale nie tu się podaje, nie do Bystrowa. O, czyli powtórka z historii się lubi powtarzać. Chciał. Bo dostał dobre podanie od Dawida Silwy. Trochę się odbiło od nogi Ruska. Ale dobra. I Ture! Znowu Ture! Znowu Ture! Dlaczego on? Bo jest czarny. I tyle. I ma czarne jaja. No kurde, nie mogę. I pięknie. Jaja Ture. No nie, no nie wierzę po prostu. I kurde, oni strzelają gola. A Chelsea to jest po prostu tragedia. Nie polecam wam budować Chelsea. No poza Czechem. Bo Czech tam jeszcze jest jako tako dobry. O Boże, jak ten wykąpany to wyrąbał. Bez sensu. Gra będzie wznowiona. Aguero i tak by w życiu nie dobiegł. Okej, teraz tak. Jebut. Jezus. Podanie do Aguero. Co to było? Panie. Panie z Argentyny. Brat Messiego. Przeciwnicy przejęli. A teraz przy piłce Lampardziątko. Teraz podanie do Kolarowa. Zjebane podanie. I teraz właśnie przez Kolarowa będziemy mieli problem. No już blisko pole karne. Arszawin. Czy to wykorzysta? Spieprzej Rusku. Kolarow podanie do Sinclair. Sinclair spieprzył, ale dzięki temu mamy piłkę z powrotem. I znowu spieprzył. I znowu nic nie gra. Doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Aha, co to było? Okej. Tego nie chciałem widzieć. Zabaleta podanie do Lamparda. Aguero. Aguero, Aguero, biegnij, biegnij, biegnij. No. Czemu się nie wziął tej piłki? Byłeś blisko. Podaj, 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 podaj do niego. No kurde, jak mu ta piłka wyszła, no. No i teraz Kokorin w informie i uważnie Ruska. Dobra, Zabaleta. Źle, i źle Zabaleta. Jeb. Teraz wyciepanie z góry. Nie wyszło. No, może być groźnie. Już jest groźnie, szczerze mówiąc. Bystrow.
Ładnie Kolarow, kurde no. Nieźle. Dobra, kombinuje coś. Dlaczego się tam ci pchali? Tego nie czaję. Dobra, Aguero biegnie teraz. Było blisko. Dobra, teraz rożnego trzeba przyrąbać. No i znowu główka, Mangala. Niech będzie pierwszy gol w lidze piątej sezonu drugiego. Ale dobra, uznajemy. Wiem, no musiało się tak skończyć, no niestety. I znowu 2-0 i szanse na 3 punkty i uniknięcie linii spadkowej. Coś ta jego Rosja no, nie boli. Dobra. Ło! Ale ze wślizgu tutaj skorzystał. Kolarow. Pięknie. Aguero podanie do Sinclaira. Sinclair znowu spieprzył. Niedobrze. Podaje z powrotem. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Ale Touré! Co on za podania robi? O kurde. Dobrze wykąpany i Hart wyłapał. Pięknie. Myślałem, że już tą piłkę wychwycę, ale jednak nic. O kurde, za mocne podanie, nie. Ty czekaj, dobiegnie. Kurde, blisko. Nie wyszło. Aguero chciał dobiec. To było widoczne. O, i dzięki za podanie. Już Putinowcy atakują. Co to było? Nie ma tak. Zobaczcie, co on zrobił ze mną. No, co za haczyk rąbany. Dobra, i teraz chcę, żeby to był Aguero. Dobra. Nie ma. Szkoda. Był blisko rzeczywiście zdobycia gola. No, był blisko. Ale na razie gole zdobywają środkowa obrońca i środkowa pomoc defensywna. Się rozgadałem, no i tak to właśnie jest. Jak coś mówię, to ja i to jednocześnie spieprzę. Dobra. Denisow, Sirokow, kurde, Kokorin. Bystrow. Dobra, ciągnij go za koszulę. Był wredny w 10 lidze, teraz też będzie wredny. O, biegnij. Dobrze, Zabaleta, dobrze. Dobry ruch. Gierezucki. No i tak nabił Aguero, że nawet nie dał rady piłki wychwycić. Dobra, Jezus, podanie do nikogo. Super. Oj, uważać. Jaja Touré. Tak, Jaja Touré. Genitalia w górę. Jep, Lampard spieprzył też. Dobra, mamy dużo pola. No coś ty zrobiłeś, Aguero? Dlaczego? A dobra, dostał piłkę z powrotem. Aj, no coś Aguero nie idzie, no. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Kurde, no. Przecież były dwie okazje na atak. Dobra, Sinclair. Podanie do Dawida Silwy. A dośrodkowanie do nikogo, no niestety. Dobra, o, Jesus na was chciał strzelić. Ale nie wyszło. Ale to nie szkodzi, i tak mamy przewagę. Dobra, Dawid Silva. Byłby piękny strzał, ale no cóż. No i 2-0. Znowu wygrywamy przecież. No to jeszcze nie koniec, bo koleś nie zrejczkwitował po dwóch bramkach. Jak to było w przypadku tamtego przeciwnika. Dobra, gramy dalej. I coś liczę na to, że zdobędziemy dzisiaj kolejne 3 punkty, które dadzą nam większe szanse na awans. Żyriokowa wpuścił, czyli jakieś tam tam była ławka na rady, czy rada taka. I blokada jest. Dobra, Lampard do Dawida Silwy i on spieprzył. O nie, biegnie. Kurde, miał tą piłkę.
ale ten nie dał się oszukać. Dobra, dośrodkowanie i rożny. Piłka poza linią. Dobrze. I rzut rożny. I jedziemy jeszcze raz. O, zaczął no, chyba wychodzić tym bramkarzem. To dobrze. Lampard. Tu podanie. Szkoda, mógł przejąć, nie brakowało. Dupa. Mogą kontratakować. O kurde, teraz zaatakuje. O kurde. Czy to wykorzysta? No kurde, tego już nie wyłapał. I ten Żirokow wbił i strzelił. Kurde, trzeba uważać. Teraz jest Żirkow, przepraszam. No nie, ale... No, Dobicki nie mógł go bronić. To było widoczne w sumie. No patrzcie, no. Kurde, no niewiele brakowało. Dobra, czyli teraz strzelił i trzeba uważać, żebyśmy nie doremisowali tego. Żebyśmy tego nie poprzepaścili. Kurde, no Rosja zaczęła atakować z całej siły. Dobre, Mangala! I Dawid Silva teraz biegnie. Dobrze. Co mnie tam... Kurde, co za ruskie gówno. O, Aguero! Aguero! O Jezu, co? Za dużo tutaj się dzieje. Ale wyłapał tą piłkę, patrzcie go. Dobra. O, Rosja już zaczęła grać. Tu muszę przyznać, że teraz będzie ciężko. Ale nie obijajcie się tak. Dobrze, hard. I teraz uważaj, bo może nam z główki przyrąbać. A to nie będzie miłe uczucie. I doremisował, co za gnój. O nie. Chyba specjalnie grał na czas wcześniej, żeby mnie osłabić teraz. No nie, no człowieku. I teraz trzeba uważać. No po tym pięknym golu mamy remis. Ładny mecz i wielkie emocje. Fuj wielkie. Ale strzelił z główki. Dobra interwencja obrońcy, piłka wybita głową, jak widzieliśmy. Kurde! Zaczęli grać. A to jest niedobrze. Pytanie, czy kurde, won. No i czemuś ty mu podał? Blisko pole karne, może strzelać. Niedobrze, niedobrze. Doremisował szybko. Dosyć. Świetnie zablokował. Dobrze, Kolarow. Nie dociera do partnerów. Jurij Żirkow. Skutecznie wybił głową tę piłkę. Dobra, Aguero biegnie. No kurde, faul! No ale Aguero, coś ty robił. Nie baw się teraz, przecież mamy remis. Czaisz? Podaj do Harta. Dobrze. Tu nie było wyjścia za bardzo. Kurwa, genialnie, jaja. Teraz będziemy mieli ciężko. Dobra, łap to hard. Wyciep to lekko. Żeby wyszło też podanie z tego. Aha. Co to było? To było dziwne. Dobra, na was biegnij, dośrodkujesz, będzie główka. Trudno, ale będziemy prowadzić. O to chodziło! A, i gówno. Kurde, nie możemy wyprowadzić żadnej akcji, on wszystko wyłapuje. Z tych dośrodkowań. Oto i statystyka meczu. Posiadanie piłki, jak widać, podobne. Bardzo wyrównany mecz. Tak. Dobra pozycja do oddania strzału. A, bawi się dribblingiem. Dobrze, Yaya Touré. Aguero. I Aguero, podanie. O kurde. Trochę nie wyszło. O kurde. To musi być gol. Jest okazja. Kurde, znowu z dobitki nam strzelił. Nie, ja nie mogę tego przegrać. Nie.
No Putinowce się wzięły w garść. Nie wierzę. No kurde, Hart, zamorduje cię. Kuźwa. Ale znakomicie ustawiony zawodnik rywala zdołał dopaść do piłki i posłać ją do siatki. Dobrze, udane czysto. Super, genialnie. Sirokow. No i Putinowce wygrywają, no tak nie może być. Dobre przejście. Genialne podanie, no fuj. Arszawin. Groźnie, ale zdążyli na czas. Odebrał piłkę czysto, ładnie. Nie załamujcie mnie, no. Za chwilę rozpocznie bramka. No nie, i przegrywamy. Bo zaczął grać. A wcześniej gówno robił. Końcowego gwizdka, wciąż 1-0. No kurde, nie, nie możemy tego przegrać. Dobra, trzeba się już z tym kurwa pogodzić. Super. Putiny nas pokonują. Super, no. Zajebiście. No nie, no tak nie może być. Nie. Cóż za niebywała precyzja. Super, nie wierzę, że Rosja nas pokonuje. I jeszcze faulujemy. Dobrze, fajnie. Fajnie się mamy. No teraz to się już cicho zrobiło, bo gówno żeśmy zrobili. Strzeliliśmy dwa razy, a oni dwa razy więcej. Genialnie, już kurde, znowu zaczynają się obijać. Dobra, Ture jaja, biegnij, biegnij. Dośrodkowanie. No i gówno, już minutę tylko doliczył. Ale to nie ma znaczenia, bo i tak to przegrywamy. Nie mamy kolejnych trzech punktów. Co mnie to bardzo oburzyło. No nie ma, no nie ma. Jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. No i kurde, to chyba musiał być za karę, żebym tamten mecz wygrał. To mnie Putiny musiały dojechać. Super! Brawo! Szmaty. No dobra, no co ja poradzę? Przegraliśmy, no teraz nie mogło być pięknie. Ale dalej mamy te 3 punkty, czyli w sumie dzisiaj i tak osiągnęliśmy sukces. Tylko że teraz tak, musimy zdobyć 3 punkty, żeby uniknąć linii spadkowej i zdobyć awans. Ewentualnie dodatkowo pobocznie możemy walczyć o mistrzostwo, ale zobaczymy jak oni będą grać. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał meczek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!